Dobry, witam Państwa serdecznie na prezentacji poświęconej zagospodarowaniu Placu Zamkowego. Nazywam się Anna Serbik, jestem architektką, studentką studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Chciałabym opowiedzieć Państwu o projekcie Parking na Lato, czyli propozycji zagospodarowania Placu Zamkowego przed muzeum. Plac ten stanowi dla większości odwiedzających miejsce pierwszego kontaktu z muzeum, a zatem pewnego rodzaju wizytówkę tego miejsca. A w chwili obecnej znajduje się tutaj parking. Postaram się opowiedzieć Państwu na pytanie, jak można z tego parkingu uczynić jakościową przestrzeń miejską. Mam nadzieję przekonać Państwa, że przy pomocy niewielkich środków, poprawiając jakość przestrzeni wokół, można pozytywnie wpłynąć na popularyzację muzeum wśród turystów oraz mieszkańców. Prezentacja składa się z następujących elementów: wprowadzenie do koncepcji projektowej, omówienie projektów referencyjnych, przedstawienie przewidywanych korzyści, omówienie wizji projektowej i podsumowanie prezentacji. Przystępując do pracy nad projektem, poddałam ten obszar szczegółowym analizom, z którymi mogą się Państwo zapoznać w przyniesionych materiałach. Na ich podstawie sformułowałam następującą diagnozę. Głównym problemem tego obszaru nie jest niemożność przyciągnięcia użytkownika, a brak oferty i infrastruktury, która zachęciłaby go do pozostania i powracania tutaj. W odpowiedzi na postawiony problem określiłam kierunek poszukiwania rozwiązania. Sezonowe zagospodarowanie z zespołem składającym się z pawilonu gastronomiczno-kulturalnego oraz parkletów rozmieszczonych na placu. Takie zagospodarowanie pozwoli na utrzymanie dotychczasowej funkcji i wzbogacenie o nową ofertę przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków. W celu umożliwienia Państwu na lepsze zrozumienie propozycji projektowej, przedstawię wpierw kilka referencyjnych projektów oraz definicję poszczególnych elementów. Pop-up store, czyli wyskakujący sklep, to pojęcie nadawane sklepowi, którego zamierzeniem jest tymczasowe funkcjonowanie. Sklepy te wyskakują na określony czas, aby osiągnąć określony cel. Sprzedaż detaliczna typu pop-up staje się coraz bardziej powszechna, rzuca wyzwanie tradycyjnej sprzedaży, obejmującej długie umowy wynajmu i duże sklepy flagowe. Według badań przeprowadzonych na zlecenie portalu Business Insider, pop-up store najbardziej skutecznie zwiększył widoczność na rynku 51%, sprzedaż 46% i zaangażowanie w mediach społecznościowych 46%. Projekt Pokój na Lato. Zamysł był prosty, choć początkowo zuchwały do wdrożenia. Sprawić, by postindustrialna, wypełniona szklanymi wieżowcami dzielnica zamieniła się w roślinny azyl na przyjemnie ludzką skalę. Wtedy mało kto na wolę wybierał się z własnej woli. To było jedno z ostatnich miejsc kojarzonych z relaksem i łapaniem oddechu latem, ale siła do zmiany tego myślenia tkwiła w determinacji pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego. Pokój na Lato to nowa struktura powstała przy Muzeum Powstania Warszawskiego od strony towarowej. Obiekt służy jako letnia kawiarnia i przestrzeń plenerowych działań muzealnych. Organizowane są tam warsztaty, koncerty i pokazy filmów. Drewniana konstrukcja składa się z ażurowych altan, pokładów, schodów i kładki, która przekracza dwa mury. Parklet, czyli niewielkie miejsce do odpoczynku z siedziskami i zielenią. Zaletą parkletów jest poszerzenie przestrzeni dla pieszych, drewniana, modularna struktura i możliwość różnorodnego wykorzystania. Parklet może mieć charakter stały lub sezonowy. Po wprowadzeniu Państwa w zagadnienia związane z projektem, chciałabym następnie przedstawić przewidywane korzyści, które zostały szczegółowo omówione w przyniesionych przeze mnie materiałach. Wzrost popularności muzeum wśród turystów. Dotarcie z ofertą do szerszego grona odbiorców. Gromadzenie się użytkowników w danej przestrzeni wzbudza zainteresowanie i przyciąga kolejnych, tak zwany efekt kuli śniegowej. Rozwój oferty usług na danym obszarze, gdyż korzyści oddziaływają na siebie nawzajem. Potencjał ukształtowania się nowego centrum miasta. Rozwój współpracy z miastem. Wzrost zainteresowania historią miasta. Zaangażowanie okolicznych mieszkańców w działalność muzeum. A zatem zapraszam do zapoznania się z propozycją, która może przynieść wszystkie te korzyści. Jak wcześniej wspomniałam, moją propozycją jest sezonowe zagospodarowanie parkingu zespołem składającym się z pawilonu i parkletów. Pawilon proponuje usytuować w narożniku, tak aby zamykał widok od wjazdu na plac. Parklety rozmieścić równomiernie pomiędzy miejscami postojowymi. Pawilon, realizowany na wzór wspomnianego pokoju na lato, umożliwia realizację różnorodnego programu, który dodatkowo może zmieniać się wraz ze zmianą sezonu, reprezentując tym samym program bieżącej działalności muzeum.
Pawilon, umożliwiając różne formy aktywizacji, od prezentacji, wystaw czasowych, wydarzeń po działalność gastronomiczną, ma szansę wpisać się w ideę pop-up store, przynosząc idące za nią korzyści. Parklety natomiast stanowić będą ofertę zachęcającą do przebywania w sąsiedztwie muzeum i wzmacniać obraz placu jako atrakcyjnej przestrzeni do bycia. Dzięki zastosowaniu drewnianej konstrukcji składającej się z modularnych elementów możliwy będzie łatwy demontaż i przekształcenie struktury zgodnie z sezonowym programem funkcjonowania. W ramach podsumowania, mając na uwadze, że Państwo związani zawodowo z muzeum są także, a może przede wszystkim mieszkańcami i sympatykami miasta, Kętrzyna i okolic, chciałabym przypomnieć najważniejsze zagadnienia i korzyści płynące z propozycji dla zagospodarowania placu, podkreślając ich wielokierunkowe działanie. Na poprawie jakości przestrzeni placu zyskać może muzeum, mieszkańcy oraz miasto. Muzeum ma szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców i zwiększać zainteresowanie swoją ofertą. Mieszkańcy czerpią korzyści wzrostu jakości i zwiększonego zainteresowania użytkowników tej przestrzeni, a miasto zyskuje szansę na utworzenie przestrzeni przyjaznej pieszym i wpisującej się we współczesne trendy projektowania. Drodzy Państwo, wielka zmiana nie wymaga wielkich środków. Dziękuję za uwagę i zachęcam do kontaktu w celu omówienia szczegółów przedstawionej propozycji.